Bardzo Państwa przepraszam za to zamieszanie, ale ja nie mam na to wpływu, że to tak wygląda. Musisz mi podać pilota, ja muszę ściszyć telewizor. Przepraszam się najmocniej. Nikt mnie nie zawiadomił o tym, że to ma być w ten sposób. Mówi się Jacek Sobala, witam w szybkich mediach. 21:53, telewizja nocą nam się robi. A plus 2 mam za oknem. +7 964 253 507 964 253. Proszę Państwa, 5 lat temu zmarł Jan Olszewski. Będziemy rozmawiali o różnych sprawach, ale bardzo bym chciał, żebyśmy o tym pamiętali, jaki jest dzisiaj dzień, że ten 7 lutego to jest. Zgodnie z zapowiedziami Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik przybyli dzisiaj do pracy, czyli do Sejmu. Jednak po decyzji Szymona Hołowni Straż Marszałkowska im to uniemożliwiła. Odpowiedzialnością funkcjonariuszy jest wykonywanie poleceń, czyli zabezpieczenie Sejmu. Jakiej decyzji pan twierdzi, że pan Kamiński i Wąsik nie są posłami? Zapraszam panu serdecznie. Ja nie stoję tutaj, żeby wykładać teraz prawo. No tak, trudno znaleźć wytłumaczenie dla lekceważenia mandatów poselskich. Ja widziałem strach pana Hołowni przed dwoma posłami, którzy przyszli dzisiaj zgodnie z prawem wykonywać swoje obowiązki. Jednak koalicja Tuska chce przedstawić posłów Prawa i Sprawiedliwości jako zadymiarzy, stąd takie sceny dzisiaj przed Sejmem. Resocjalizacja była nieskuteczna po prostu. No. Nie ma miejsca na sali obrad dla przestępców, nawet jeśli zostali ułaskawieni. Jako posłowie nie życzymy sobie, żeby takie osoby były na sali. Tylko o tym, kto zasiada w ławach sejmowych, nie decyduje życzenie posła Jońskiego, a prawo i konstytucja. A zgodnie z prawem Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zostali wybrani przez blisko 70 tysięcy Polaków na posłów na Sejm. Panowie posłowie Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik musieli dzisiaj przyjść do Sejmu, dlatego że zgodnie z tym, co zapowiedzieli, stawili się do służby. Oni mają mandat, wybrali ich wyborcy. Nie mogli nie przyjść. Ale mimo to marszałek Hołownia zlekceważył prawo i głosy, które przedstawiały argumenty, aby posłów Kamińskiego i Wąsika dopuścić do normalnej poselskiej pracy. Ja to sugerowałem marszałkowi Sejmu, że gdyby zdecydował się postąpić zgodnie z taką formalną praworządnością, to znaczy stwierdzić, Sąd Najwyższy uznał odwołanie, koniec tematu, to sprawa byłaby zamknięta, nie musielibyśmy się spierać. Oczywiście nie mieliby satysfakcji ci, którzy tych dwóch posłów, nie posłów, chcieli pognębić symbolicznie i politycznie. Bo tak naprawdę o to tutaj chodzi, tak? To gnębienie nie ma nic wspólnego z prawem i demokracją. W Sejmie Rzeczpospolitej nie ma miejsca na polityczne chuligaństwo, warcholstwo i próby hańbienia, zaczepiania, w jakiś sposób profanowania munduru Straży Marszałkowskiej. Pan po raz kolejny łamie prawo, nie dopuszczając posłów do wykonywania swoich mandatów. Jest pan wykorzystywany przez Donalda Tuska niczym zderzak, ale to wcale pana nie usprawiedliwia. Koalicja Tuska wmówić próbuje, że to posłowie PiS zaatakowali Straż Marszałkowską. Prawo i Sprawiedliwość, że tak powiem, wyposażyło Straż Marszałkowską w rozwiązania stosowania przymusu bezpośredniego. Sami dla siebie, proszę bardzo. Dlatego Straż Marszałkowska właściwie się zachowała. Jeżeli posłowie... Ale bawią pana nie mogą takie, wejść, takie sceny? Nie, nie bawią, ale to my nie jesteśmy. Straż Marszałkowska nie jest autorem tych scen. To jest problem Prawa i Sprawiedliwości. To bzdura, odpowiada prezes Jarosław Kaczyński. To, że państwo, czyli państwo dziennikarze, no, ruszyli za nami, a w związku z tym pozostali zgromadzeni tutaj posłowie, też troszkę byli zdezorientowani, też ruszyli i doprowadziło do tego wszystkiego, co tutaj się działo. Nie było to naszym celem. Prezes Prawa i Sprawiedliwości zapowiada proces przeciwko Szymonowi Hołowni, który wydał polecenie Straży Marszałkowskiej, aby na teren Sejmu nie zostali wpuszczeni posłowie Wąsik i Kamiński. Jeden z funkcjonariuszy pisemnie potwierdził, że to Szymon Hołownia stoi za tym, co dzisiaj się stało. Ten dokument był nam potrzebny z powodów procesowych, bo rząd 13 grudnia nie będzie trwał. My wierzymy, że jego losy w pewnym momencie się zakończą, a sprawa rozliczenia
odpowiedzialności nie będzie bezkarna. W wyniku nielegalnych, sprzecznych z prawem, przestępczych, mówię to świadomie, przestępczych działań pana Hołowni stała się rzecz niewątpliwie fundamentalnie szkodliwa dla funkcjonowania demokracji w naszym kraju. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik zgodnie z obowiązującym prawem do pracy dzisiaj przyszli. Donald Tusk, jak widać, ma ważniejsze sprawy niż rządzenie krajem. Woli być na urlopie we włoskich Dolomitach. Nie powinien być premier w pracy? Wąsik i Kamiński znowu naruszyli nietykalność. No ale czy Donald Tusk nie powinien wziąć odpowiedzialności za to, co się dzieje? Odpowiedzialność powinien brać za to Wąsik i Kamiński. Tchórzył Donald Tusk? Uciekł? Tchórzy oczywiście Kamiński i Wąsik powinni siedzieć w więzieniu. Mariusz Kamiński i Maciej Wąsik powinni siedzieć. Oczywiście, pełna zgoda, ale w ławach sejmowych i pracować dla Polski jako posłowie i nikt nie powinien im tego utrudniać. Adrian Borecki, Telewizja Republika. Tak, bardzo dużo do państwa nie stracili, bo z tego, co ja rozumiem, to zerwało to połączenie w momencie, w którym mówiłem, że zacytuję, co nasz naczelny napisał na ten temat na Twitterze. Tak, zacytuję. Ja wiem, że on był u Kasi i przed chwilą to wszystko opowiadał, no ale chodzi o tę pierwszą reakcję na gorąco. Po raz pierwszy od 1989 roku siłą uniemożliwia się uczestnictwo posłom w obradach parlamentu. Pan Hołownia wcześniej czy później zostanie za to osądzony. Mam nadzieję, że sprawiedliwa kara odstraszy wszystkich, którzy jeszcze kiedykolwiek spróbują zamachu na demokrację. Tak napisał Tomek, a Mariusz Kamiński, który był dzisiaj gościem u Danusi, powiedział tak: uświadamiam pana marszałka, że materiał dowodowy na przyszłość w jego sprawie jest obfity i zero-jedynkowy. Łamiesz człowieku prawo. Pan poniesie odpowiedzialność karną za łamanie prawa, działanie na szkodę zasad demokratycznych. Oni, czyli Tusk, Hołownia, myślą, że będą rządzili wiecznie. Nie. To arogancja. Wszystkie przestępstwa, których dopuścili się przeciwko demokracji, zostaną rozliczone. A pytany o to, czy w przyszłości będzie próbował jeszcze dostać się do Sejmu, Mariusz Kamiński odpowiedział, że to jest decyzja klubu PiS, ale wyraźnie zadeklarował aktywną pracę w swoim okręgu wyborczym, niezależnie od tego, czy otrzymał uposażenie za swoją pracę, czy nie. No właśnie Telekino państwu pokazało ten wpis Tomka. No ja sądzę, że nie trudno przewidzieć, co ja od państwa usłyszę, jeśli państwo zadzwonią pod ten numer 507-964-253 na temat tego wszystkiego, co tam się dzisiaj działo. Tak oglądałem rozmaite telewizje i tamte mądrale opowiadały o tym, że PiS się niepotrzebnie tak awanturuje i tak dalej, i tak dalej. No to było zrobione, co prezes zresztą wytłumaczył, po to, żeby był dowód, żeby było czarno na białym, tak? Żeby potem nie było takiego gadania i opowiadania, że nie, no przecież to nieprawda, że ich ktoś nie wpuszczał. Wpuszczał. Tam z tym urlopem Tuska, no bo Tusk się pochwalił tym, że jest na urlopie w Dolomitach na Instagramie. To jest tak, że na przykład syn Mariusza Kamińskiego, Kasper, tę nieobecność Tuska skomentował w ten sposób. W sytuacji potężnego kryzysu instytucjonalnego, jaki sam nam zafundował, wyjazd w tym momencie jest nieporównywalnie bardziej skandaliczny niż słynne wakacje Petru na Maaderze. Ja sądzę, że państwo też doskonale pamiętają, że to jest taki modus operandi, jeżeli chodzi o tego chyżego roja, że on zawsze wtedy, kiedy ma się wydarzyć coś ważnego, tak było choćby z tym ogłoszeniem raportu przez generała Anodinę, to on się usuwa. Wtedy też był w Dolomitach. Ja bym myślał, żeby to dzisiejsze wydarzenie związane z tą awanturą przesłoniło to, co tam się w ogóle dzieje w tym Sejmie pod rządami tego rotacyjnego neomarszałka. Dzisiaj podczas posiedzenia Sejmowej Komisji Infrastruktury jej przewodniczący Mirosław Suchoń
zarządził głosowanie nad wnioskiem wiceprzewodniczącej Pauliny Matusiak z Razem, ale kiedy zobaczył, że wynik tego głosowania jest no inny od tego, czego się spodziewał, inny od jego oczekiwań, to co zrobił? To zarządził przerwę i uciekł. Ja nie zmyślam, no tak było. Telekino, bardzo uprzejmie proszę, pokażcie, jak to wyglądało na posiedzeniu tej sejmowej Komisji Infrastruktury. Słuchaj, uciekaj! Nie uciekaj! Nie uciekaj! Nie uciekaj! Nie uciekaj! Państwa, nie uciekaj! Ja rozumiem, że to jest próba, uciekaj, że to jest próba pewnej obstrukcji. Jakie u pana strony? Pan przewodniczący nie chce głosować. No, trudno. Pan przerwę w trakcie głosowania. To jest łamanie regulaminu komisji. Szanowny panie, pan urządza ty, szanowny panie, ale oczywiście w ten sposób pan traktuje, bo pan wie, że przegrywa pan głosowanie. Koalicja 13 grudnia tak traktuje prawo, jak mówi pułkownik Sienkiewicz. Rozumiecie to prawo tak, jak sobie wy realizujecie. Jesteście w taki sposób właśnie demokratyczni. Wymatujecie konstytucję wtedy, kiedy wam to jest wygodne, a wtedy, kiedy wam to nie jest wygodne, to wtedy chowacie ją do kieszeni. Szanowny panie, nie nadaje się pan nawet cienia przewodniczącego, z pana nie ma. Pana osobie nie ma. Przecież to pan przewodniczący przerwał pan. Przerwał. Rozumie pan? Szanowny panie, rozumie pan? Nie, jest przerwa. Jest przerwa, nie pluje. Pan też pluje. Szanowny panie, pan tu podszedł, jest przerwa. Ucieka pan? Ucieka pan. Przerwał pan posiedzenie w trakcie głosowania. Rozumie pan? Standardy Sienkiewicza. Są posłami Rzeczpospolitej Polskiej. Syn Rzeczpospolitej Polskiej. Panie przewodniczący, halo. 10. kadencji. I ucieka przewodniczący komisji. Ucieka. Nie, wraca. Wraca. Mory wam się zmienią. Pan jest symetryczny. Nie uciekaj. Nie uciekaj. No i uciekł. I uciekł. To jest traktowanie. Fajna, nie? Taka uśmiechnięta dyktatura. Pani Ania jest z nami. Pani Anna z Białegostoku. Kłania się. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry wieczór, panie Jacku. Bardzo się cieszę, że się dodzwoniłam. Powiem tak. Nie umiem ładnie mówić, ale na początek zacytuję pana Olszewskiego. Czyja będzie Polska? Nie rzucim ziemi, skąd nasz ród? Nie damy pogrześć mowy? A gdzie jest naszych przodków? Trud, gdzie krew, gdzie śmierć, gdzie groby? Gdzie jesteś dziś, Polaku młody? Gdzie jest twa godność i sumienie? Czy pieniądz to dziś jest twój Bóg? Czy jest to cel istnienia? Rząd już zdradziecki knuje plan. Chce Polskę znowu spętać. Lecz w żyłach płynie wolność nam, musimy to pamiętać. Nie będzie polski naród nasz przed Niemcem znowu klękał, nie będzie żaden obcy kraj ojczyzny naszej nękał. Polaku młody, wstań i chodź, bo to już nie są żarty. Czy chcesz obudzić kiedyś się z wolności swej odarty? No teraz... tak idzie. Idzie w poezję państwu w związku z tym wszystkim, co tam ta junta wyprawia. I mnie to nie dziwi, spokojnie, mnie to nie dziwi. Bardzo ładnie, panie Aniu, bardzo pięknie dziękujemy. Kłaniam się, pozdrawiam, miłego. Coś pani jeszcze chciała powiedzieć, tak? Halo? Tak, tak, tak. Chciałabym jeszcze coś tak przeczytać. I nie wiem, chyba to unijne wytyczne. Telewizja jest już moja, mówi po lewacku. Dziennikarze są jak ślepcy, chodząc po omacku. Nie pozwolę na myślenie, tu nie ma wolności. Będą kłamać dnia każdego ku mojej radości. Teraz wezmę się za sądy i prokuraturę. Pewnie znowu te ludziki zrobią awanturę. Wnet rozwalę i trybunał, zdepczę konstytucję.
i obalę prezydenta, zrobię rewolucję. Prawo, tak jak ja rozumiem, rządzę uchwałami. Nikt nie stanie mi na drodze, nawet ci z flagami. Ja się nimi nie przejmuję, zawsze robię swoje. Nie są straszni dla mnie wcale, mam na nich naboje. Żelazną miotłą zrobię porządek i precz odrzucę wszelki rozsądek. Nie chcę już dobra tej Polski wrogiej, chcę szczęścia Unii mej drogiej. Polskość to jest nienormalność, ja wam to powiadam. A z kochaną Unią moją zawsze się dogadam. Tam pieniądze płyną ciągle tak szeroką rzeką. Będę czuł się wciąż szczęśliwy pod Unii opieką. No, bardzo pięknie dziękuję pani Aniu. Ja dziękuję wszystkim za to, że państwo się swoją twórczością z nami dzielą. Mi nie dziwi to, że państwo idzie w poezję w związku z tym wszystkim, co przeżywamy.